Hej wszystkim! Ostatnio będąc w sklepie, a raczej bym powiedziała nawet w dwóch sklepach, bo najpierw byłam w markecie, a później w zwykłym sklepie papierniczym w hurtowni, natrafiłam na moje takie wspomnienia z dzieciństwa. A mianowicie wielokolorowy długopis, który wtedy był totalnym wynalazkiem i kiedy się go miało, można było mieć wszystkie kolory pod ręką. Dlatego pomyślałam, że bardzo fajnym pomysłem byłoby przyniesienie ich tutaj, kupienie ich i po prostu zrobienie jakiegoś rysunku, tworząc tylko tymi długopisami. No bo nie mogłam się oprzeć, nie kupiłam tylko jednego, a mianowicie aż trzy. Na sam początek zapraszam Was do obejrzenia tego, jak odpakowywałam i sprawdzałam na żywo te długopisy i jak się sprawdzały, a później zrobimy z nich rysunek. Z nich rysunek. Nie mi rysunek, a nie z nich rysunek. Co ja gadam? Co ja będę je rozwalać? O właśnie! A próbowaliście kiedykolwiek rysować wszystkimi tymi kolorami długopisu? To jest dopiero zabawa, tylko trzeba najpierw odkręcić to coś na dole. Super! Okej, na sam początek chciałabym Wam pokazać, jakie rodzaje udało mi się tych długopisów zdobyć. Pierwszy to będzie taki. Sendo-stęczowy długopis zapachowy, więc będzie na pewno pachnieć i jeszcze go nie otwierałam, jak widzicie. Wygląda naprawdę zachęcająco, powiem Wam. I mamy tutaj różne zapachy i w ogóle jest napisane 10 pachnących owocami kolorów, ale widzę tutaj, co ja widzę? Czekoladę, na przykład czekoladę i lody. Czy to są owoce? Halo, Sendos! Dobra, otwieramy. Okej, okay. Najpierw pierwsze wąchnięcie. No nie wiem, takie sztuczne dość bym powiedziała. Ale cóż, zobaczymy. Tak wygląda ten długopisik, tak. Teraz Wam zasłaniam, bo oczywiście tutaj mam też kamerkę. Ale generalnie tutaj jest taka naklejka, która nie wygląda zbyt dobrze, a raczej taka, którą by się mogło po prostu oderwać, wiecie. Taka niezbyt fajna. O, tutaj można sobie kliknąć. No. No wszystko pachnie bardzo sztucznie, ale zobaczmy na przykład... Czekajcie, który... Ten czekoladowy może zobaczymy, brązowy kolor. Nie czuć, niestety. Co tutaj jeszcze jest? Ten niebieski to będzie... To będą lody. W ogóle. Nie ogarniam tego. Zobaczymy jeszcze banana, to będzie pewnie żółty. W ogóle totalnie nie czuć tych zapachów, które są tutaj na tym uwzględnione. Więc jestem trochę zawiedziona tym. Myślałam, że każdy będzie tak fajnie, wiecie, tak fajnie pachniał i każdy osobno, a wszystkie razem są niestety sztuczne. No. No i tyle. Sprawdźmy teraz na szybkości, jak te kolory się prezentują. Aha, dobra, jest tutaj jeszcze taka zawleczka. Zawleczka, zatyczka, która czasem widnieje na długopisach, więc muszę ją zdjąć. Ojej. No dobra, mamy pierwszy taki kolor, może lekko przybliżę, żebyście lepiej widzieli. Okej, tutaj trzeba kliknąć. I kolejny. O nie, teraz każdy będzie to miał. Ej, no rzeczywiście, przecież tutaj jest tyle tych kolorów i z każdego będę musiała zdejmować to. No jeszcze, jak to ruszę, to się zamyka. Mega, mega pomyśleli, po prostu mega, więc teraz mi to zajmie 100 lat, zdjęcie wszystkich zawleczek. Dobra, zaraz do Was wrócę. Wygląda właśnie tak. To jest coś takiego, takie maciupkie. I teraz to weź zdejmij, nie? Okej, udało mi się wszystko ściągnąć. Na szczęście i mamy piękny, cudowny, pachnący długopis. Więc zabieramy się za kolejny kolor. No i w sumie przyspieszę Wam tutaj, bo nie będę mówić. No dobra, wszystkie kolory już wyglądają właśnie w taki sposób i wydaje mi się, że coś po prostu dwa razy nałożyłam. Zobaczę teraz, jak to można powąchać. O! No teraz trochę lepiej to pachnie, ale nadal no nie mogę tak wyczuć. Wiecie co? Pokolorujemy tak, że ja sprawdzę, czy to będzie pachniało teraz czekoladą. Ale ochyctwo.
No zobaczymy jeszcze może truskawkę. To będzie czerwony, z tego co widzę. Będzie czekolada truskawkowa. Zaraz zobaczymy. No dobra, tu już trochę bardziej czuć, ale naprawdę te zapachy nie są jakoś bardzo naturalne i totalnie sztuczne, bym powiedziała. Tak, więc to jest coś takiego. Fajnie, że mamy dużo różnych kolorów. Mamy też czerwony, czarny, żółty, więc jest spory przekrój. Jest taki fioletowy i różowy. Ten wydaje mi się, że chyba po prostu nałożyłam drugi raz. Ale przejdźmy już szybko do drugiego długopisu, który wygląda tak. Zobaczcie, taka mega syreneczka, no cudownie wygląda, ale tak, kiedy to zobaczyłam w ogóle, to tak się złapałam za głowę. O matko, takie coś sprzedają. Jak ja chodziłam do szkoły, to były zwykłe długopisy, właśnie coś w tym stylu, a nie takie, no kurczę. To jest w ogóle wow, jestem w totalnym szoku. Tutaj mamy akurat mniej kolorów, bo jest tylko 6. No i też tutaj nie ma takiej przyciskaczki do zmieniania kolorów. I jeszcze jeden, który jest jeszcze lepszy. Coś takiego, masakra. Powiem wam, że ten jest jeszcze lepszy od tego syrenkowego. Patrzcie, jak one cudownie wyglądają. Jestem przeszczęśliwa, jak na nie patrzę. A też powiem wam, że tutaj różnią się takimi odcieniami. Zobaczcie, na przykład zielony jest tutaj taki jasny i ciemny. Pomarańczowy też się bardzo różni, niebieski także. Tutaj są właśnie takie jakby jaśniejsze kolory i chciałabym sprawdzić, czy to są po prostu inne kolory zamknięte w tych długopisach, czy to są te same, ale żeby bardziej pasowało do designu, czy coś takiego. Ale powiedzcie mi, czy to nie wygląda po prostu jak jakiś stwór z ulicy Sezamkowej, czy coś, ale... Nie sądzę, żeby się to dobrze trzymało i od razu się spoci pewnie ręka, ale mega taki gadżet śmieszny i można po prostu, jak się pójdzie do szkoły, wyjąć coś takiego i się na pewno na was dziwnie spojrzą. O, jaka tu jest mega różnica jakości. Te kolory są takie bardziej gęste, jeżeli to można tak powiedzieć. No... Te są fajniejsze niż tamten. Zdecydowanie. Tak się prezentują i o wiele lepiej mi się to nakładało. Nie są takie tępe jak poprzedni długopis. I zobaczymy teraz ten pawianowy z ulicy Sezamkowej. Okej. Czy on się jakoś różni? A, bo tutaj jest w drugą stronę. No i zobaczmy. Czy to są inne kolory? Nie powiedziałabym, że są inne. Chyba to są te same kolory, tylko po prostu ten design, żeby bardziej pasował do jaśniejszego i do ciemniejszego. Chyba tak, chyba to by było na tyle. No i to na tyle z mojego takiego pierwszego wrażenia. Dajcie mi znać, który z tych trzech wam się najbardziej podoba, a ja za chwilę zabieram się za rysowanie czegoś właśnie tymi długopisikami i cudowny powrót do przeszłości, kiedy to się miało. Taki to było się naprawdę... Cool! Dzisiejszą pracę zrobię trochę inaczej, bo postanowiłam ją rozdzielić na dwa takie oddzielne rysunki na oddzielnych kartkach. Także najpierw zajmę się pierwszą częścią, a później drugą. A to wszystko dlatego, że chciałabym później to wyciąć i przenieść na czarną kartkę. A że niestety na czarnej kartce nie byłoby totalnie widać kolorów długopisu, no to musiałam skorzystać z białej, aby później ją przekleić. Chciałam po prostu uzyskać taki fajny klimat. Już przed nagraniem wykonałam sobie szkice, bo stwierdziłam, że będzie to bez sensu pokazywanie wam tego, bo jednak zajmie mi troszkę czasu rysowanie długopisem. No i na sam początek wybrałam do narysowania tygrysa. Stwierdziłam, że będzie to idealna opcja, ponieważ długopisem najlepiej rysować kreseczkami. A że kreseczki to idealnie będą się spisywały do sierści. No i oczywiście nie myliłam się, bo było to naprawdę dobre posunięcie, mimo tego, że dość długo mi zajęło i miałam już dość w połowie. Właśnie szczególnie, kiedy weszłam na tułów i tam było non-stop to samo. Pomarańczowy, brązowy, czarny, pomarańczowy, brązowy, czarny. I w sumie do tego tygrysa użyłam właśnie tych kolorów i dodatkowo jeszcze zielonego do oczu. Już na sam koniec. Jak na pewno zauważyliście, największy wybór mam przy tym długopisie pachnącym, dlatego jego wykorzystam do tworzenia tygrysa i też dlatego, że ma brązowy kolor. Także już nawet nie zmieniałam go na inny i zostałam jedynie przy nim.
I co mogę na ten temat powiedzieć? Na pewno to, że nie musimy sięgać po kolejne kolory, mając w jednej ręce taki wybór kolorystyczny. Akurat tutaj mam aż 10 kolorków i w sumie łapałam się na tym, że czasem chciałam odkładać ten długopis i sięgać po kolejny. No bo wiecie, tak jak w kredkach, markerach zawsze jest inny kolor, a tutaj mamy wszystko w jednym miejscu. To naprawdę ułatwia sprawę, chociaż trzeba się do tego przyzwyczaić. Przechodząc jeszcze do samego takiego nakładania koloru na kartkę, to powiem Wam, że czasami wychodziły z niego takie plamki. I tam, gdzie chciałam, żeby było gładko, niestety no nie wychodziło i wygląda to tak, jak wygląda. Za każdym razem też musiałam nakładać ten długopis na kartkę, żeby go rozpisać albo właśnie pozbyć się tych plamek. Było to troszkę uciążliwe. W trakcie rysowania nie czułam żadnego takiego zapachu, jaki powinien wydzielać ten długopis, ale później jak skończyłam rysunek, to powąchałam tygrysa i naprawdę ładnie pachniał. Teraz jak go wącham, to jednak ten zapach trochę wywietrzał i już tak bardzo nie czuć różnych zapachów sztucznych. Tak jak Wam wspominałam na samym początku, one nie pachną tak zbytnio naturalnie. Do tego tygryska dopasowałam również dziewczynę, która będzie stała obok niego, przed nim. Zresztą zobaczycie na sam koniec, jak już wszystko będę ładnie przyklejać. I stwierdziłam, że będzie tutaj dobrze użyć tego futerkowego długopisu. Tak, i powiem Wam, co o nim myślę. W porównaniu do poprzedniego ma mniej kolorów, bo tylko 6. Jest mniejszy i przez to futerko nie do końca widać, co się rysuje. I zresztą też trzyma się no, niekoniecznie dobrze. Niestety również jakby łysieje i zostawia ślady na kartce i przykleja się również do rysika, więc musiałam cały czas go, te piórka, tą sierść wyjmować z rysika. No ale jako gadżet, no spoko, możemy przymknąć oko. W sumie to chciałabym jeszcze wspomnieć o cenie, ile takie długopisy kosztują i powiem Wam, że do 10 zł na pewno, to znaczy 6, 8, nie pamiętam dokładnie ile każdy kosztował, ale w 10 zł się zamyka. Używanie takiego długopisu to niezła zabawa i naprawdę ułatwia to, że mamy wszystko pod ręką, wszystkie kolory, jednak trzeba troszeczkę uważać właśnie na te plamy. No i jeszcze ostatnia czynność, czyli przyklejanie tych gotowych prac na czarną kartkę. Wycięłam sobie specjalny format, żeby mi się to ładnie zmieściło. W ogóle kiedyś bardzo lubiłam robić takie wyklejanki i często takie wykonywałam. No i też, żeby nie było nudno, to dorobiłam ramkę białym żelopisem. Jeśli chodzi o sierść tygrysa, to było mi trochę jej szkoda, przyklejając dziewczynę właśnie w te miejsca, bo trochę się napracowałam, no ale taki był mój zamysł od samego początku. Okej, i w tym filmie to już by było na tyle. Dajcie mi znać w komentarzach, czy kiedykolwiek mieliście takiego typu długopis, taki wielokolorowy, którym można było rysować, pisać dużą ilością kolorów. A może tak jak w moim przypadku jest to po prostu Wasze wspomnienie z dzieciństwa. Ja zapraszam Was jeszcze do zasubskrybowania mojego kanału, aby nie ominąć żadnych odcinków, bo pojawiają się w środę o 15 i w soboty o 9. Także co, my już widzimy się w kolejnym odcinku w sobotę, więc do zobaczenia i pa! He's in love with me, reminds me of